smutny świr. Wszyscy myśleli, że świry już nie grają, a świry grają. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo dawno nic nie nagrywałem. Ale w każdym razie stwierdziłem, że nagram sobie gameplay. Zaczynam na PvP, jak zwykle. Serwer, nawet nie wiem jaki. I stwierdziłem, że sobie nagram odcinek samotnego świra. Dzisiaj wam pokażę dla nowicjuszy, a dla starych wygów, jak się nie powinno grać w Conana. Zacznijmy od tego, że obudziłem się nago z mieczem i sikierą. Nie wiem, nieprzyzwyczajony jestem do gadania sam do siebie, ale muszę się przyzwyczaić, bo nasza ekipa jest rozbita po serwerach. Zresztą nie graliśmy. A zwłaszcza ja nie grałem. Miałem taki dyskomfort. Dyskomfort po tych wszystkich błędach, jakie były w Conanie, a zwłaszcza błąd z bombami, o tak. Ogólnie to muszę gdzieś jakiś wybrać miejsce. Oczywiście dżunglę wybrałem na start. I potrzebuję kunia do szybkiego transportu. Nie wiem, czy mi się uda samemu tu przetrwać w tym świecie. O, ktoś nawet mnie tutaj odwiedził nawet. I muszę wybudować stodołę. Znaczy stodołę. No, sam to nie dam rady. Najpierw to muszę kunia zdobyć, no. No już nie pamiętam, czekaj, tak, nie pamiętam. Pamiętam wszystko, tylko że... 12 sznurków. Świetnie. Nie za bardzo mi to idzie, ale nie wiem, w każdym razie witam pierwszego widza. Nawet nie sądziłem, że ktoś wejdzie tutaj. Zająć życie, to ktoś mnie zna. A nie chcę powiedzieć. Więc jak mówię, potrzebny jest kun. Wybrałem sobie, zastanawiam się nad rodzajami koni, czy ten koń taki, jak on cię tam, nie wiem, martwy, czy nie martwy, nie umarły. W ogóle, czy on tak tam, jak ta reszta tych koni, wydaje odgłosy, czy jest po prostu cichy, bo muszę go gdzieś schować sobie. Co? O, wiem co zrobię przecież, nikt mnie o tej godzinie nie zabije raczej. Chyba, że mnie zabije. Wsadzę tutaj sobie konika. Złapałem go po drodze. Jeszcze przeciążony jestem. Sierp mam nawet. To mi zostało. Nie wiem, jaki to jest w ogóle serwer, bo kiedyś graliśmy na nim. Zalogowałem się na pierwszy lepszy, bo mam ulubiony. Muszę skrzyneczkę zrobić i trochę jeszcze kamienia. I tak, upatrzyłem sobie właśnie tą klacz. A jak to się robi tą klacz? Konie mam. Potrzebuję... o takie coś, konie. Karmę magicznego zwierzaka. Karmę to kociołek będę musiał mieć. Na tym serwerze gra. Maxcon jest. Na pewno. Jest na pewno Darek, więc na pewno też takie rzeczy mają. W klanie jestem z ekipą. Zostawiliśmy ten serwer po prostu tak, jakbyśmy... Nie wiem, dlaczego zostawiliśmy. Tak, świetnie. Nie wiem, jak ten sezon pas wygląda. Oczywiście wykupiłem sezon pas. Drugi już. Conana, więc zobaczymy, jak to jest w ogóle. Co ja tu muszę mieć? Wyzwania. Zbierz... na pewno. Karny bojowy, nawet już dwie nagrody zdobyłem. Patrzę, co jest w bazarze, ale w bazarze duży koksownik mi dostał do kupienia.
zastanawiam się, czy go kupić, czy nie. Samemu to będę miał ciężko tutaj na razie. Dobra. Wszystko idzie do przodu. Zaraz wybudujemy stadninę i pomyślę co dalej. Wiem, że są czarnoksiężnicy i czaszki się zdobywa. Bo trochę gadałem na imprezie z Szymonem, z Macią i z Darkiem, to oni tam rozkminiali to, że podobno dobre luty można mieć, że trzeba zabijać czarnoksiężników i z nich się zdobywa fajne itemy. Ale jak to wygląda, to się zastanawiam. A ogólnie to taka seria będzie moja, dla tych, co po prostu lubią Conana, jak będę grał sam. Oczywiście też będzie chyba nagrywana, jak będzie ekipa, no zależy, czy ekipa będzie chciała nagrywać, prawda? I ilu świrów wróci do gry, bo... Dobra. Muszę się w ogóle zresortować, ja tu jestem pod magię zrobiony. Magazyn. Te sznurki, pyk, pyk, pyk. Nazbierałem tego już. A to ostatni, no to ciekawe, czego to to było? Ostatnina. Stanowiska rzemieślnicze. Muszę sobie przypominać. 75, uuu, panie kochane. Jeszcze z sznurków. A będziemy mieli konie. A chyba coś za małe to zrobiłem. Zastanowić. Znaczy zastanowić się, muszę chyba to poszerzyć. O, jak tu wskoczymy do wody, to będzie ok. Mamy 37 godzin. Tak, chyba będzie dobrze. Dwie wstawimy, po to nie wiadomo, czy to przeżyje. Będę musiał się zalogować dzisiaj przed PvP. I trochę się odsunęłem na razie. Tam zawsze sodowa stała, ale się trochę odsunęłem, bo to jest bez sensu, prawda? Nie dość, że jestem sam, ekipa okrojona, to wróg czuwa. Wiem, że tutaj jest, nie wiem, z 10 graczy, prawda? W sumie bez sensu jest tutaj stawianie jakichkolwiek dekoracji, ale coś może jakiegoś fajnego. W ogóle mam fajny pomysł, no. No, życie w takiej samotności. W samotności to może niekoniecznie, bo to ze trzy osoby by były tutaj. 3-4 max. Tak do porozrabiania troszeczkę, wiecie, pod okuczanie komuś. No. No dobra. Profesjonal drzwi. I teraz możemy wybudować dwie stodoły, te nie stodoły, tylko stadniny. Gdzie to było? Fragmenty? Nie. Stanowiska rzemieślnicze przecież. Towarzysze. O, pięknie. O, takie to duże jest. Kurde, zapomniałem już. Tak, żeby mi nie ukradli dzisiaj. Dupa z mojego projektu. Brzydko wygląda, nie podoba mi się to. Ja mam to do siebie strasznie właśnie tą wadę, że dla mnie to tak musi być w miarę symetrycznie, że nawet jak że niszczą, to żeby mieli radochę z tego, a nie. Dupa. Nieprawidłowe umieszczenie budynku. Co oni? Z której strony ta stodowa? Tu. Powinno być. Nie no. Zaraz sobie pobuduję, przyjdzie jakiś mnie zaciuka, znają życie. Dobra. Jak się bawić, to się bawić. Super. Inżynieria pierwsza kategoria. Dobra. Przydałby się jakiś mi tragarz, jakiś petarda.
Tak. Siemaneczko, cześć, cześć. No gra, zacząłem grać właśnie, wiesz? Zacząłem grać jako samotny świr na razie na PvP i będę, wiesz, nie wiem, najpierw to chyba posprawdzę sobie wszystko. Po tym umie graniem to tak ostatnio mało czasu miałem, ale zresztą to powiem ci szczerze, że mi się nie chciało, wiesz? A mówię sobie, nagram sobie taką serię właśnie, samotny świra. Zresztą wiesz, wiadomo jak to będzie samotny. Zaraz coś będzie, no ale czy jakieś rajdy będą, czy coś takiego, to raczej będzie na zasadzie rozrabiania, wiesz? Zastanawiam się, jakaś zbroja pod siłę, wiesz, potrzebuję zbroi pod siłę. I próbuję sobie kunika wyhodować. I teraz próbuję, znaczy próbuję, no. Mam pomysł, ale czy mój pomysł wyjdzie, to ciężka sprawa. A ty jego grasz troszeczkę w Kononacz, nie? Tak. Stadniny miałem wybudować. Niski poziom set, skrytobójcy, ale nie wiem. Aha. No to wszystko jasne. Seta, no to będę musiał. Te patrzę, nie przemówił? Czemu nie przemówiły? Znaczy, do mnie właśnie te patrze przemówiły, powiem ci szczerze, wiesz, ja tak się zastanawiam nad tymi patchami, wiesz, i do mnie przemówiły, bardzo mocno przemówiły, z tego co czytałem, ale ile, wiesz, to będzie do końca, to... A czy mi się ogólnie podoba sezon pasy? Podoba mi się, wiesz, wyzwania, coś nowego, jakieś dekoracje... A mechanika gry jaka w sama sobie, no. Czarowanie jest fajne. Tylko żeby było efektywne. Ale ty, no faktycznie, tutaj się zgodzę z tymi buildami, wiesz, że teraz... Nie wiem, ja mówię, ja wiesz, ja nie grałem w Konana ze 3 miesiące. Po tym jak wiesz, jak to się stało, ta afera z tymi bombami, wiesz, to według mnie nie było sensu i zniszczyło całkowicie społeczność. Chodzi o PvP, prawda? No bo wiadomo, że na PvE to nie przeszkadzało, na singlu nie przeszkadzało, ale na PvP to masakra była, no. Miałem taki niesmak straszny, no. Ale to ci i tak wejdzie, wiesz? To i tak ci wejdzie, wiesz, te nagrody. Znaczy, powinny wejść, no. No właśnie, no. I to właśnie te z kamyków, wiesz, bomby to... Nie oszukujmy się, porażka totalna, wiesz. Zniszczyła całą ekonomię, ale mi się wydaje, że ludzie powracają do Konana, wiesz. Jak oni trochę już takich błędów nie będą popełniali, bo naprawdę zawartość jest fajna. Ja tak tylko, wiesz, pi razy drzwi przyjrzałem tą zawartość. Bo mówię, na tym bazarze kupiłem sobie ten labirynt, mnie ciekawi, wiesz, jak to będzie wyglądać. W każdym razie to... Gra taka przyszłościowa jest, no nie ma, nie oszukujmy się, wie, słuchaj, Dawid, ja też jestem tego zdania, że nie ma lepszej gry survivalowej jak Conan teraz. Póki oni nie ogarną tego jakoś, jakiś inny tytuł, można powiedzieć Ark 2, prawda, jak wyjdzie, to takiej zespołowej gry, albo nawet dla samego gracza, żeby porozrabiać, wiesz, to nie ma lepszej gry. Ja teraz grałem trochę na singlu, no. Wiesz, no ale pamiętaj, że Madzie to trzeba słuchać, wiesz, z przymrużeniem oka. Bo ona dużo, wiesz, czasami powie, jest nerwus, a czy ona sprawdziła to? Wiesz. Wiesz, ja patrzę, że Madzia gra cały czas w Konana, teraz Darek gra. My wczoraj siedzieliśmy na imprezie i gadaliśmy, prawda, luźno, bo Szymon rajdował z koleżką.
są na jakimś serwerze PvP, ale ja tam się nie chciałem przyklepać do nich, bo to jest ich serwer, wiesz, oni grają pod jakąś dziwną nazwą, jakąś dziwną bandera w ogóle, niezwiązana ze świrami, wiesz. Zresztą ja nie mam aż tyle czasu teraz obecnie, żeby siedzieć i, wiesz, i łomotać się non stop. Tylko bardziej mi to będzie podchodziło na zasadzie, wiesz, podokuczać. No właśnie, widziałeś, no to tak samo, ja siedziałem z nimi, słuchałem, ale mnie się nie podoba wiele rzeczy, no. Mi się wiele rzeczy nie podoba, no bo ja to idę na totalne, wiesz, zniszczenie przeciwnika, wiesz, ja to nie zostawiam żywych ani martwych, o tak. To nie jest moja bajka, no. Dla mnie to albo się morduje, albo się niszczy przeciwnika, a nie tam gania się z nim jak szczyt po pustym sklepie, czy tak powiem, no, takie kiedyś przysłowie było staropolskie. Wiesz, i widzisz, a ja 15 minut próbuję, rozumiesz, konia wyhodować. Jestem taki, wiesz, chyba chory psychicznie jestem na punkcie tego konana. No, mówię, widzisz, nawet to musi wyglądać. A muszę to tak zakryć. Mamy 11 godzinę, nie wiem ile się konie robi, ale o, już się będzie robił zaraz konik. Potrzebuję wierzchowca, bo mam, mówię, mam takie fajne pomysły dwa, wiesz, chcę dwie miejscówki sprawdzić. Bo to jest tylko, no. No, konan jest najlepszy, bo według mnie survivalem teraz obecnie. Znaczy ja jestem fanem ogólnie, słuchaj, wiesz, że ja niedługo będę miał 5000 godzin? I co? Nie działa ten koń? Ty, popsuło się. Kiedyś mu się źle składowało. Jak się teraz konia hoduje? I on się sam robi, bo ten popsuty koń. To ja się nadźwigałem. Ty, może nie. Dwa tysiące, tak? 2000. No ja 5000 się będę zbił. Powiedz mi, Dawid, jak cię konia hodowało? Chyba się w trawę wrzucało. Chyba się, nie wiem, trawę wrzucało? Co to? Co on będzie jadł? Przyprawy? Nie. To może zje? Też nie. No, trawę albo wnącza. I nie mam pojęcia, co tu zrobić teraz. Pnącza, ale mamy takie coś jak pnącze? No nie, musiałbym bambusy przyjść. Konia popsuli. No nie mam nawet zielonego pojęcia, jak teraz, co ja zrobię z tym kuniem. Ty, może to trzeba aktywować. Ty, po to jest zagroda, a nie stajnia. Ja cię kręcę, dobry jestem, co? Ale jazda. Ale tego. Widziałeś, co ja zrobiłem? Progracz, aż. To jest zagroda. Gdzie stajnia jest? Stajnia jest to. Aha. Świetnie. To na bogato. Kurde. Nie, no masakra. Potrzebujemy w takim układzie. Co my potrzebujemy? No ja dzisiaj muszę konia mieć, a ogólne, co tutaj? Nie chcę stanowiska rzemieślnicze, powala. Co się robiło teraz? Stolarstwo. Dobra, już mamy deski. Teraz nam się zrobią deski, tak? Dobra, to się nam zrobią deski. Co to tutaj stajni było potrzeba? Trochę mnie to, ja wiesz, muszę sobie przypomnieć wszystko. Cegły tam były potrzebne. No i dobra. I już mamy cegły. Kora świetnie się fali. No i tak się zastanawiam, co dalej. Masakra.
20 sznurków, 15 cegieł, 10 desek. No to się akurat przepali. To akurat skoczę, bo muszę to zadaszyć, prawda? Kunia zostawię. To zostawię, bo to mi się przyda. Ostatni event w arku? No to jak ostatni event, no to będą ten. Dwójkę szykowali już dla publiki. A to też nie wiadomo, jak to będzie z tym arkiem. Ciekawe, jaka ta mechanika będzie nowa. Mam nadzieję, że dodadzą spinanie biesie. I cały czas liczę na twórców tutaj Konana, żeby oni ogarnęli jakieś fajniejsze rzeczy. Na przykład tą mapę poszerzyli, albo na slipcie dodali te obeliksy, no obeliski, jak to się nazywało, no te monolity, no w każdym razie, dogadali się, no. Bo to jest drugi sezon, nic nie jest napisane, ile będzie sezonów w Konanie, więc podejrzewam, że sezon pas będzie co 3 miesiące, wiesz. Dobra. Nie za dużo, bo jeszcze kamyczka potrzebujemy. Ale fajnie tak się obudzić na serwerze, wiesz, z mieczykiem, prawda, wiesz, 60 wbita. Chociaż z tego co wiem, to nie ma już transferów postaci, to jest fajna sprawa, no. A i gdzieś na wygnancach można chyba kupić te. Coś koło lutego ma być. No ciekawe, wiesz, ale to na początku, ile tam będzie błędów, wiesz, ja to patrzę pod tym względem, wiesz. Zresztą martwię się trochę, że może klimat nie podejść wszystkim, wiesz, od nas, a samemu mi się nie chce grać warka. Ja jak warka pójdę, to też pójdę na PvP. Tak, nie ma w ogóle, całkowicie skasowali transfer, nie ma między serwerami transferu. I to mnie najbardziej cieszy, wiesz, nie ma już przenoszenia grecików, albo jest tutaj, zdobędzie się, albo się nie zdobędzie. Dla mnie to była porażka totalna. Przygodzili jakieś bałwany, prawda, z Siptom i na wygnancach, wiesz, ciachali tych na bombiku i wielce, wiesz, DPS-y, prawda. A tak tutaj to, wiesz, w ogóle mi się system ten zbroi podoba nowy, że te sety już nie są plus 5 do statystyk, tylko na przykład dają ci poszczególnie, wiesz. Ale podobno, wiesz, tak jak mówię ci, Dawid, że można kupić rzeszy Sipty, prawda, u tych czarnoksiężników jakoś. To jest też fajne na PvP, no bo w tym momencie bardziej się opłaca podróżować, prawda. I na przykład ktoś tam na start to będzie miał łatwiej, nie, no musi być tutaj jeszcze te. Jepa. Jakoś tak dziwnie wybudowałem to. O, deski już mamy, cegły już mamy, możemy stawić te. Pyk, pyk. Sznurki jeszcze miały. Myślę, żeby postawić dwa, bo podejrzewam, że od razu mi zabiją tego konika, wiesz, jak zacznę jeździć. Albo ja zabiję. Nie, no tak, no są, wiesz, no przede wszystkim wyrównane szanse, jak można kupić, wiesz. Bo dodali takie, nie wiem, czy ty grałeś i jakąś nową walutę. Ja nie mam tych monet, prawda? Nie zdobyłem jeszcze. Przypadkiem tam zabiłem czarnoksiężnika, czaszkę, ale nie miałem udźwigu, więc ją wyrzuciłem. Dobra, będzie klacz. W końcu. Jeszcze tylko to zabuduję i lecę dalej. Muszę zdobyć zbroję, wiesz, a jak jakąkolwiek. Jest i oj, będzie ogień. Jest, jest. Może by je od razu tego drugiego wstawił? To jest nieduży koszt tego. No właśnie tak patrzę. O, tu. Jakbyśmy to tu postawili, tam dalej. O, to byśmy zrobili tak. Sobie tutaj furteczkę. Nie chce mi się tu wskakać. O. I tutaj byśmy może jeszcze drugą postawili tu.
Gdzie? To jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Wiesz, tutaj ja nie mam udźwigu w ogóle, więc to tak mi idzie mozolnie, ja cię mozolnie. W sumie to czysta zabawa, no. Tak ładnie zrobimy to. Żeby nie było, że to jakiś ten, lipa wyjdzie. Nie no, chyba będzie trzeba zacząć, zobacz. To by było tak, tak. Tak. Nie. Nie no. Brzydko. O, ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, 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 ładnie. Tam to robiliśmy na 4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Towaru. Tak, od razu wybuduję, wiesz. Jednego se schowam, a czy schowam sobie, no. Gdzieś go postawię tam. Niech se stoi, wiesz, baran. Ten konik. Możemy skrzynkę zrobić? Nie, tam skrzynka. Po co mi skrzynka? Przyjdą, rozwalą. Za waszą skrzynkę to od razu wiesz. O. O, teraz stoły, warsztaty to. Pozbędę się tego. O, to to wezmę. To to wezmę sobie na wszelki wypadek. Nie wiem, przyjdzie jakiś łowóz mi ukradnie. Znaczy mi tylko koń służy do szybszego teleportu, bo ja sobie zaraz spatrzenie ściągnę. Wiesz, mnie trochę więcej udźwigu, przerobię się na build. No tak, no, mi się do tej pory marzą, wiesz, wkonanie słonie bojowe. Tak podchodzisz do kogoś, wiesz, tym słonikiem i tup, 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 tup mu do chałupy, wie. Ale to jest marzenie ściętej głowy na razie, mi się wydaje, wiesz, aby przy tych patchach wszelkiego rodzaju nie było błędów, wiesz, bo jak oni PvP zniszczą, to zostanie tylko single. A na singlu, to ja nie potrafię ten... No, łobuzów nie brakuje, panie Ananas, siemaneczko. Widzisz... Łobuzów nie brakuje. Ale ja wiem, czy łobuzów nie brakuje. Łobuzów tutaj nie ma ogólnie już konanie. Teraz to nawet oni nie mają co rozrabiać, no. Taki jak ja to może przy tam trochę porozrabiać, a tak ogólnie to... Co oni tutaj mogą rozrabiać? Już chyba nie ma nawet dużych klanów z tego, co zauważyłem. Znaczy nic nie słychać, to na YouTubie nikt nic nie nagrywa takiego. Jak nawet takich poważniejszych rajdów, czy coś takiego, jakieś bitwy długoterminowej, nie takie, że a idę dzisiaj mu tam, nie wiem, dokuczę, bo go nie lubię, prawda? Dzisiaj mu zniszczę drzwi, bo ma bardzo brzydkie drzwi. Wiesz, to jest takie, nie ma już walki na przykład miesiąc, wiesz, gracze kontra gracze, no. Dla takiego jak ja, łobuza, no to jest fajnie pograć, bo ja tam, wiesz, jak już zacznę jakąś chałupę niszczyć, to cegłę nie zostawię tam nawet. Dotąd będę chodził za nim, aż on zrezygnuje, no. Albo ja zrezygnuję, no. Bo to też jest kwestia podejścia. Ja mówię, ten błąd tak zniechęcił do Konana, ale jak dzisiaj odpaliłem sobie go, już na spokojnie, można powiedzieć bez nerw, to stwierdziłem, że jednak... to jest ta gra dla mnie, no. Tu sobie jakieś musimy schody zrobić. A taki samotny gracz, to też jest, no. I zobaczymy, bo ja będę nagrywał wszystko, prawda?
no to się zgodzę tutaj, Dawid, w 100% chodzi o ten, wiesz, że oni te najgorsze, znaczy ci, co się najbardziej czuli pewnie i wiedzieli, że mają mocną przewagę, o tak. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę, wiesz, że oni, wiesz, oni wiedzieli, że mają przewagę i dlatego tak, wiesz, postępowali. Wiesz, wiedział, że ma Siptę, no to na wygnańcach pofraguje sobie, wiesz, po... I on siedział zadowolony, wiesz, udawał, wiesz, o, pięknie, w starym stylu. Ale wszystko im się skończyło i... No właśnie nie ma, nie ma, nie ma i nie... I tutaj to tak mówię, ale w ogóle nie ma takich nawet wojen, żeby ktoś tam, wiesz, jakąś dłuższą bazę, później ktoś się bronił, wiesz, tego, tylko... Znaczy ja nie widziałem na YouTubie, może ktoś tam nagrywa, prawda? Jeszcze ze dwa razy z kamyczkiem skoczę tylko. I to jest, to już będzie. I będę miał dwie stadniny, ją ty, ja tylko... No i jak mus, prawda? O 17 się zalogować, konie rozstawić, bo przyjdą i to mi zniszczą obozy. Futrynki ładnie od razu postawić. Ty, to tak samo słuchaj, Dawid, że... Bo nie wiem, czy ja gadaliśmy. To tak samo jak ten, jak on tam się miał nazywa, ten Francuzina. Czy on był Francuziną? Chyba Francuziną. Floki, czy tam jakiś tam. Nie pamiętam, czy. Wiesz, każdy będzie taki. Jakiś gościu taki dziwny. No. Co my pobudowaliśmy tam na PWP, tą twierdzę, prawda? Ty zrozum to, że on z jego inteligencją, z jego wiesz, wyrozumiałością, prawda? Prawda? No to co walczyliśmy z tymi cheaterami, to w ten, no w ten Floki, prawda? Ty, on siedział 3 dni, 3 dni, rozumiesz, baran siedział i rajdował tą pustą chałupę, rozumiesz? Z tej złości, wtedy, że dostali po prostu po uszach, to on siedział, zdobywał czary, żeby zniszczyć tylko nam ten pustostan, bo to wiesz, no była ładna twierdza, póki graliśmy, to było fajnie, prawda? Wybudowaliśmy, co mieliśmy wybudować, ale zobacz, jaką to trzeba, jaką oni mają psychikę, wiesz, ja nie ubliżam wszystkim Francuzom, ale powiem ci, że we Francji to są strasznie miękkie fajki, wiesz? Żeby później, żeby się zemścić na świrach, siedzieć 3 dni na pustym serwerze i łomotać w pustą chałupę, to już patologia, wiesz? Ale jak mnie to serce cieszyło, wiesz, a Hiszpan, Hiszpan, a jak mnie to serce cieszyło, rozumiesz, jak, że on tak pamięta o nas, rozumiesz, poczułem się, jakbym dostał taki prezent na gwiazdkę troszeczkę, wiesz, wiesz, kurczę, że ktoś pamięta i jakie to jest fajne uczucie, że człowiek powalczył z nim, podokuczał mu troszeczkę, tak psztyczka mu w nosek dał, prawda, żeby nie oszukiwał łobuz, a on później 3 dni spędził swego życia, żeby zniszczyć to, co my pobudowaliśmy, prawda, pustostan. Wiadomo, że bez nas, bo po co my tam już potrzebni, prawda, myśmy mu tylko przeszkadzali, no. Nie daj Panie Boże, byśmy znaleźli tą jego lepiankę tam, wiesz, no to to bym mógł, wiesz, się czuć już taki bezkomfort, no. No, i on tak, no, jak odpali jakiś tam survival, to sobie tak będzie wspominał o nas, prawda, wiesz, ale jazda, co? Kurczę, ja cię kręcę. Ja to się, wiesz, tak się ucieszyłem z tego, co on zrobił, łobuz jeden. Ale widzisz, przynajmniej choć raz w życiu zniszczył bazę, nie musiał oszukiwać. I to się liczy. Bo tak to byłoby. Wiesz, szkoda, że nie widzisz, bo ja tam palcami se macham, wiesz, jak jakiś świr, prawda? Bo ja tak, wiesz, taki monolog ze sobą prowadzę, jak zauważyłeś czasami. Wiesz? Siedzę i gadam sam do siebie i później sobie przytakuję, a później brawo bije, no. Ale 3 dni uczciwie rozwalił w końcu pustą bazę, no. Ja to byłem tego
wiesz, zdania Zombirella, to powinna być z niego dumna, że w końcu to zrobili uczciwie, wiesz? Naprawdę, ta dziewczyna mogła mu powiedzieć, o, teraz to jesteś moim idolem, prawda? Bo ten serwer, co mówię, z tym glitchem, co byliśmy, to taki był niewypał, taka była demotywacja z mojej strony, wiesz, jak oni nam zniszczyli tam stodołę na tym glitchu, to mówię, mówię, nie za dobrze się dzieje. Wziąłem drewno, wziąłem, jakieś tam drewno mam. Takie monotonne te moje granie, ale co zrobić, nic nie zrobisz, no. Ciekawe, ilu, wiesz, ludzi nabierze chęci na grę, no. W ogóle. Tak, żeby się pośmiać, no. Ja tu nawet nie wiem, kto tu, wiesz, karty rozdaje na tym serwerze, żeby można powiedzieć, że jestem, wiesz. No właśnie wszystko, wszystko niszczyli, a później przyszedł czas, że... Czekaj, muszę tu jeszcze może futrynę wstawimy, co? Cegła nam się przepaliła. Powinna raczej. Deski mamy. No to możemy tak. Następną stodołę postawić. Tylko zabudować i w sumie dwa koniki będą, prawda? Jeszcze kociołek alchemika muszę skołować. Tu mamy trochę żelaza. Te cegły weźmiemy. To niech się pali od razu. Co my jeszcze potrzebujemy? Deski mamy. 41. No i dobra, fajnie. Powinno być ok. O. A, ognisko zrobiłem, fajnie. Super jest to. No nie mów, że nam sznurków nie wziąłem. W każdym razie, wiesz, nagram, mówię, kilka odcinków sobie, sam dla siebie na pamiątkę, później na stare lata będę siedział, wiesz, ale ja to byłem pro gracz, sam siedziałem, grałem, nie miałem kolegów. Nikt mnie nie lubił. I widzicie, to jestem ja cały, no, sam dowcipy opowiadał. Cieszę się z własnych żartów. I się dziwi, że mnie nikt nie lubi. Dobra. Będę miał dwa konie. Nie dam nikomu, sam będę sobie jeździł na nich. Będę patataj. Będę jeździł po mafie, zwiedzał kraj. Pyk. Dobra, zobacz. Już jest druga klacz. Będzie. Ciekawe, czy tutaj płeć mają. Kuń ma płeć. No właśnie. Jak nie, nie chcę kunia, jak chcę klacz. Tak, bez udźwigu to jest lipa, powiem ci szczerze. Straszna lipa, straszna. Człowieku. Ja 5 minut i ja apartament już mam, prawda? Już. Nie wiem, siedzę chyba z... Ile? Długo to nie będę nagrywał, bo nie będę po co. Zostało mi tylko, wiesz... fajnie się gada, wiesz, nie, to jest najważniejsze. Wiesz, ktoś siedzi ze mną, wiesz, widzi co robię i może pogadać, bo tak to... O, pyk, pyk. Muszę jeszcze, wiesz, zobaczyć, czy łobuzy, wiesz, jakie są łobuzy na serwerze. Tak, trzeba trochę przynieść tego. I to zabudować, prawda? Bo ukradną dzisiaj. Ukradną mi konie, a i koń się robi 6 godzin, PWP chyba trwa od 17 czy od 18. Trochę człowiek powspominał starych czasów, poczuł się tak, wiesz, tak po ludzku, no. Ja mam, wiesz, mam zasadniczo plan w głowie taki ustawiony, wiesz, po... Mówię, ja też tak teraz ostatnio czasu nie mam na granie, no. Co oni tam dodali? No, słuchaj, powiem ci tak, że wiem tyle, co przeczytałem i słyszałem wczoraj na imprezach. Wiem o tych czarnoksiężnikach, wiem
o jakichś tam innych rzeczach, że można broń zdobyć, że można wszystko zdobyć ogólnie z farmienia, prawda? A zobacz, karnet bojowy jest taki, prawda? To wiesz, jak karnet bojowy, wszystko będziemy zdobywać. O, widzisz, lwa będziemy mieli. Aha, będziemy mieli czarnego kicie. Ty, ale wiesz co, zanim opiszymy, to ja może wyjdę z tej wody, poznają życie, to się utopię. A wiesz, jaki jest numer? Że ja tu z pustyni biegłem i zapomniałem o posłaniu. I byłoby kicha, wiesz, zagrywa solo, nikogo nie ma, rano już biegnie z posłania. Kto go zabił? Woda. Utopił się, ham. Wiesz, to tak jest, trochę nieprofesjonalne, że tak to określę, ale w tym szaleństwie jest metoda. To byłaby odwrót strategiczny na pustyni, żeby pokazać ludziom świat Konana. Poczekaj, postawimy. Dobra, i teraz schowamy się na drzewo i zobaczymy. Ja jeszcze nie patrzyłem, wiesz, ja ci mówię, wszystko pokupywałem sobie. Ale nie wszystko, bo jeszcze zastanawiałem się nad tym dużym koksownikiem. No, i widzisz, mamy czarnego kicie. Znaczy ja będę tak, wiesz, patrzył, co jest fajnego. To dziadostwo. Nie, to mamy. O, kolory pochodni. To jakieś emotki. Jakieś lustro weneckie. O, skrzynia skarbów. Człowiek. Będzie Bogdan z kotem biegał. Nowy kot. Widzę, że będzie nowy kot. Będzie nowy klakier. Co to jest? Jakiś ołtarz. To chemda. Ja tu lubię nago biegać i mieć włosy, wiesz, rozczochrane. To będzie fajne coś. Czy jakiś, nie wiem, jakiś posążek będzie. Szpony jakieś. O, obraz będzie, obraz. Okay. Ty, ciekawe, czy mój kiedyś tutaj walnął w Konanie, po 60 latach. Krzew róży, no, fikołki będę robił. Ja wiem, że 15 sekund opóźnienia jest, wiesz, ja tak pokazuję to w skrócie, no po to, wiesz, trzeba odkryć, pobudować, żeby zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, po to pochodnie, wiesz. O. Tutaj poczekam chwileczkę, bo to jest kwestia lis. I powiedz mi, Dawid, albo ktokolwiek, kto mnie ogląda, czy ten lis to jest lis. Bo on mi to wygląda na szakala. Albo jest literówka, albo po prostu ja jestem... O, figurki. Siodełko dla konia akurat się przyda. I drzewo potępionych. Nie, no tak jest, no wiesz, no w bazarze też są jakieś takie jeszcze rzeczy. Jeszcze wszystkiego nie kupywałem, bo tak się zastanawiam, czy kupywać, czy nie kupywać, wiesz. Ja to muszę mieć natchnienie, czyli usiądę, wiesz. No właśnie te siodło, wiesz, to takie... Wszystko, wiesz, wszystko się okaże, jak to się wybuduje, wiesz. Bo na PvP, wbrew pozorom, też można fajne rzeczy, prawda, stworzyć. Jak już ma się serwer wyczyścić. Ja sam to, wiesz, nie liczę na wyczyszczenie żadnego serwera, no. Chyba, że już będą mieli tak mnie dosyć i że mi po prostu zostawią w spokoju, no. Znają życie, to przyjdzie jakiś gamoń z 5 bombkami i nie zdaję sobie sprawy z tego, że ja potrafię sam 200 proszku dziennie nakrafcić i, wiesz, i mu to zanieść, no. Może zanieść to nie, no, po to logistycznie, wiesz. Ja nie lubię tracić strasznie w Konanie. Coś mieliśmy stąd wziąć. Tak, posłanie postawiliśmy. Mieliśmy zabudować, no. Nie no, jak to zabuduje, to skończymy tą pogawędkę, wiesz, żeby nie przedłużać, bo to... I tak wiem, że te, wiesz, moje nagrywanie jest zawsze dziwne, prawda, wiesz. Wiesz, bo ani to, ani poradnik, tylko po prostu to jest czysty zwykły gameplay, jak ktoś się bawi grom, no. Bo wiesz, że ja to się bawię grom akurat, dlatego gram to. Z drugiej strony to miałem sobie pograć trochę w Valhalla, jak nie pamiętam, tego Assassina, wiesz,
Ale później doszedłem do wniosku, tak, usiądę na tym singlu, tak, ani z ludźmi nie pogadam, ani nic. No właśnie, takie po prostu granie i gadanie, wiesz, na luzie. Choć jest to PvP, wiesz, powinienem czuć taką żyłkę adrenaliny, to zawsze jest takie, wiesz, ryzyko, że jak się gra, to ktoś przyjdzie tam z tyłu, zaciuka mnie. No ale już posłanie mam, to na co on weźmie ode mnie z kilo? Ale wiesz co, bo ja tak, na dżungli oczywiście zostaję, ale zamierzam, teraz jak będę grał, powiem ci takie moje plany. Zamierzam trochę poszerzyć horyzonty, wiesz, bo ja tak się w sumie trochę zamknęłem, prawda, na inne krainy. I tutaj chodzi o wygnańców. Wiesz, jak nawet nagrywaliśmy to wszystko było z dżungli, z takich innych rzeczy, a nie było z innych biomów, prawda? I zamierzam tak poszerzyć swoje te horyzonty. Ty, ja mam pomysł. Mam pomysł, ale to jakiś świetny mam pomysł, kurczę, dobrze. Ha. A jednak trochę dłużej posiedzimy. Z 5 minut dłużej, wiesz? Mam pomysł normalnie, żeby daszek wybudować, wiesz, taki strzechę zrobimy tutaj. No właśnie ta dżungla, wiesz, a teraz właśnie chcę tak poszerzyć te horyzonty, wiesz. A z tym Steamem nagrody, wiesz, posłuchaj, ja też się zalogowałem i dostałem pieska, rozumiesz? Psinkę dostałem. Że mogę go skrafcić psinkę takiego. Tylko, że to działa tylko na singlu. Wiesz? Logujesz się na Steam, znaczy z Konana pada, na Twitcha. Na Twitchu oglądasz, wiesz, 3 godziny, wiesz, gameplayu, prawda? Tam byle jakiego, włącza sobie kołtuna taki tam, ja włączyłem jakiegoś sierściucha, prawda? I później ci przyznają przypisane do konta nagrody. Ja ci pokażę, jak to wygląda, bo ja to mam. Tylko muszę to, wiesz co, znaleźć, bo już... Bo ja tam siedziałem, włączyłem sobie na telefonie, wiesz, żeby sobie leciało, wiesz, i on tam się cieszył, że ma widza, prawda? A ja siedziałem sobie, grałem w hospital, wiesz. Co on może mi powiedzieć o Konanie, prawda? Jak on 5 razy... Człowieku, jakbym go musiał zbluzgać, nakląć się, bo on nie umiał grać. A, jeszcze z tych ciekawostek takich, co ci mogę powiedzieć, Dawid, to... kupiłem sobie drzewko lawendy. Nie mam już czego tego na razie postawić, wiesz. Co kupiłem sobie? Znaczy, no, ja to wszystko będę miał, podejrzewam, prawda? Kupione. Zaraz znajdę, wiesz, Dawid, bo ja też tak mówię, dopiero co usiadłem grać i z tego Twitcha dostaje się, tylko że mówię, to jest na singlu, czekaj, widzisz, jeszcze mi się myli, wiesz, poprzez inne gry. Gdzie ten kudłaty kolega? O, jest. Dostajesz taką gwiazdkę i dostajesz, ja tu poczekam chwilę, wiesz, żeby zobaczył, to będziesz mógł napisać. Pies grzywiasty. I to jest kundel. I go normalnie sobie go krawcisz. O, z ręki. Zdobywasz wilka, a później i masz psinę. No i biega się z psinką. I coś takiego masz. Trofeum myśliwskie, prawda? To jest chyba hełm? Nie wiem, co to jest w ogóle. A, to jak piszę nawet. Widzisz, ja to jestem taki nieogarnięty. Pamiątkowy wieniec. No tak, no po to jest chyba jakiś inny, no i to dostajesz za oglądanie na Twitchu 3 godziny i odbierasz nagrody i to masz przypisane do konta. Ja żebym wiedział o tym wcześniej, to już byśmy mieli z pierwszego jakiegoś tam eventu, to jest, nie wiem czy event, prawda? I to można, ja nie wiem czy to będzie kiedykolwiek w użytku na PvP czy coś takiego, ale na singlu jak ktoś chce sobie chałupkę pobudować, no to fajna sprawa według mnie. I teraz potrzebujemy tak. Zobacz, bo my tu nigdy, wiesz, to taki profesjonal zrobimy, prawda? Ja to też jestem dziwny, prawda? Na PvP to zamiast, nie wiem, chodzić, zwiedzać, patrzeć, to ja mordować, to tu się staniną. O! O Jezu, ja się wystraszyłem, aż mnie ciarki pod... Zobacz, co zrobimy. O!
Ale ty ile kamienia potrzeba do tego? A ja potrzebuję gałęzi? Panie, gałęzi to u nas będzie brud zaraz. Wiesz, pobudujemy takie chałupki fajne, prawda? Dobra, zostawimy to, potrzebujemy gałęzi. Widzisz? I coś by się przydało polować na ząb, prawda? Nie, a czy ten błąd to tak nie, wiesz, ja ci powiem, że ja nie mam wyczucia, wiesz, Dawid, to tylko chodzi o to, że ja nie mam wyczucia jeszcze, bo ja jak się spinałem tam, jak leciałem z pustyni, wiesz, tutaj, bo ja się, słuchaj, wylogowałem na pustyni, wiesz, mówię, a komuś się może tam coś przydać, chyba zbroję ze mnie ściągnęli, a może nie miałem zbroi, albo miałem to taką, wiesz, do odczarowania. Ale miecz mi zostawili. Widocznie nie spojrzał na statystyki tego miecza, a ten miecz masz, wiesz jakie? 72 damage, wiesz? To jak ktoś jak tam widział, jak leżałem na tej pustyni, no to jakby sobie taki miecz przytulił, to by się cieszył, wiesz? A go ciężko się krafci, wiesz? Ja w ogóle muszę pokazać kiedyś, jak się go krafci, jest masakra. Ale jest fajny. Czekaj, co my patyków potrzebujemy, no? Patyki są najważniejsze. Teraz, bo tam będzie dach. No, zbieramy patyków. Z 2500, prawda? No, najlepszy jest. No, tylko że jest problem, prawda, z krawceniem jego. Raczej teraz mi się wydaje, że to jest tak bardziej wyrównane, ten balans. No, raczej, no wiesz, legendarnych, ale legendarne to ja nie wiem, czy mają więcej damage'u. Chodzi o jeszcze jednoręczne, powiem ci szczerze, wiesz. O, idzie jedzonie, jedzonko idzie do nas. Gdzie jesteś? O, tu jesteś. Idzie jedzonko, bo nam się kończy jedzenie. Wiesz, ja się obudziłem z goloneczką. I go patrzę, że golonka, oho. Świetnie. To, kurde, to się najadłem. Chyba będzie trzeba przeprosić zupki chińskie, wiesz? Tak, Bogdan i jego, ten, pomysły. Dobra, gnaty to nam są do niczego niepotrzebne, to jest nam do niczego niepotrzebne, to jest do niczego na razie niepotrzebne. Patyki mieliśmy zdobyć, widzisz, to zdobyliśmy. Kościsty. Nie, no ja ci mówię, że ja to nie mam szczęścia do jedzenia. Dlatego ja najmilej wspominam naszego kolegę Darka, przynajmniej głodny nie chodziłem. Dalej się zawsze ze mnie śmiał, prawda? Że co nagrywam, to wszystko mi się na czerwono świeci. A, i wracając, powiedzisz, rozkręciłem się i wiesz, nie chcę też tak ten, ale te inne biomy, wiesz, zwiedzić, pożyć tam trochę na tym PvP, prawda? Zobaczyć, jak ludzie reagują na obecność, prawda? Oczywiście mieć taką przyczółek trochę na dżungli, prawda? Bo jednak ta dżungla to mi się najbardziej, znaczy najbardziej, no może dlatego, że jest najtrudniejsza do przetrwania. Chociaż w sumie to może i zima jest gorsza, albo wulkan, ale w każdym razie jak będę teraz nagrywał, to będę w różnych miejscach, wiesz, nie będę, wiesz. I nie będę też oszukiwał, będę pokazywał wszystko, bo zasadniczo to ja już tutaj nic nie mam do stracenia. Oho. Zobacz, żeby nie było, że jest nieprofesjonal, to najpierw zrobimy tak, pyk. O, to pewna kultura, widzisz. Opa. Zobacz, nie ma błędu ze wspinaniem. Idziesz sobie tak. Mnie przywitają chlebem i solą, tak. I teraz, tak, aha. Nie, no ci mówię, że jak zaczynam grać i gadam, to powiem ci szczerze, że jak kołtun, prawda, się czasami zachowuje. Tu patyki mieliśmy do naszej strzechy. Drewno chyba trzeba będzie odłożyć troszeczkę, żeby to płynnie wychodziło. Na tych zboczach gór, no to jest, wiesz, myśl, prawda, tylko... Teraz fajnie, bo ja chcę wykorzystać 100% można powiedzieć właściwości Konana. O, zobacz. Ty, zobacz, jaki kur... No, jak mnie nikt nie pochwali na tym odcinku w komentarzu, że mam łeb jak sklep, to
pusty sklep, ale sklep. Zobacz, zobacz, ale fajnie będzie. Ty, ale to jak to wybudować? Ja nigdy dachów nie budowałem. Zobacz, zobacz. Aha. Dobra, jest. Dobra, jest, pięknie, pięknie. Zawieszkę miałem. Solą i wiesz, chlebem, to oni powinni mnie tutaj jakby, wiesz, zawsze witać. Zobacz, zobacz, zobacz. Czyli nawet nam może i wyjdzie ten tak, co? Madzia, ta, Madzia zawsze ten. Madzia, wiesz, gra na, też na ten. Bo słuchaj, wiesz, tyle tych dekoracji dodali. I powiem ci szczerze, że ja się naprawdę zastanawiam nad pójściem sobie na PVE, wiesz, żeby sobie pobudować tylko, wiesz, coś tam. Ale czy ja dam radę psychicznie, wiesz, to już jest inna kwestia, wiesz, bo to ja się boję o to, że po prostu ja się przestraszę tego PVE, wiesz. Ale coś takiego fajnego pobudować, żeby na przykład nawet się spotkać na wspólnym gameplayu. Znaczy to są, wiesz, takie moje plany, bo to jest takie gdybanie, wiesz, ja tu żadną gwiazdą nie jestem, ale żeby właśnie pograć wspólnie i pogadać sobie na przykład na live'ie, wiesz. No właśnie z tym właśnie, że tak, no już nie boję się o właśnie te, widzisz, emocje moje takie związane z tą grą. Że to popsuje urok cały, prawda? No ale dlaczego, Maciu? Ja nie rozumiem ciebie w tym momencie. Ale dobra. No mniejsza większość. Nie zawsze jestem w stanie zrozumieć kobietę. Przyznaję się do tego. Ty. Zobacz, pyk. Pyk? Ale mamy chałupę. Ty, takie to jeszcze chyba nie było. Ty, a tu jeszcze jakieś nie powinny być zwieńczenia? To nie będzie zwieńczenia tego jakiegoś takiego siu. Dlaczego wstyd? Jak już, słuchaj, już nie ma żadnego wstydu w Konanie. To już nie ma, nie, to nie jestem Konan. I zobacz, nie ma zwieńczenia. Ach. Dziwne to. Ty, może ja mam nieodkryte to. Ty, zobacz, jest zwieńczenie, a tu... O, bo ja to nie widziałem, gdzie taka jest atrakcja nawet. I teraz będziemy mieli coś takiego. Co to jest? Zobacz, o. Ty. Aha. Teraz jakieś zakończenie takie? Aha, coś mi nie wyszło, bo to tak ma być. To jakieś dziwne. Ty, to jakieś... Nie, to nie, chyba to nie to. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Zakończenie, o. Ty, ale to nie pasuje mi do niczego. To co to ma być? Jak to się stawia? A po to. O to tak powinno być. Ty, zobacz. Ty, no i zobacz, nie chcę postawić tą stronę. I pochodnia mi się popsuła. O! Ale ładnie, sympatycznie, co? Pięknie. Jedną już mamy. Jeszcze drugą dobudujemy. Czekaj. Chłopak z podosiedlowego, przepraszam, jest na razie, wiesz, tutaj. Ty zobacz. Tu zrobimy tak sobie wejście. Tu mamy wejście. A jeszcze drzwi musimy zrobić, prawda? A co do drzwi potrzeba? Sznurki.
To już jednego kunia będziemy mieli bezpiecznego, prawda? Zaraz wstawimy drzwi. O, tak, tak, sznurki potrzebujemy. Ty, spokojnie można się wylogować na te parę minut. Zresztą ja sznurków nie mam. A zielsko jest mi też potrzebne. Ty, zobacz, zostawiłem taki skarb. Ostatni sierp w tym roku. A co Maciu ci usunęło komentarz? Nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Dawid, dlatego jak kobieta pisze, to trzeba trzy razy się domyślać. O co tu chodzi? No właśnie. I tu widzisz, Dawid, mamy taką rozkminkę. Ach, zaszalejemy, zrobimy sobie 30 sznurków. Zielsko teraz w scenie jest, prawda? Kobieta to jakby nie patrzy. No Madziu, no weź nam trochę uchyl rąbek tajemnicy. Co ty takiego napisała, że aż ci komentarz usunęło? Z buju ty nasz. No i co? Dobra, jedna jest bezpieczna. A żeby było fajniej, to wybudujemy teraz z tego, nie z trzechy, ty wybudujemy sobie, wybudujemy. Co to w ogóle, ja to się zastanawiam nad sensem tego słowa, wybudujemy. Co to jest, prawda, wybudujemy. Czy budujemy? Tak, ona jest, słuchaj, Dawid, zgadzam się w 100%, to jest tak wulgarny człowiek, że nawet to, o, żelazo mamy już, proszę, tu na razie jest siernisko i trzeba przeprosić chińskie zupki, nie było tematu, no mów, Madziu, tam, o, pyk, pyk, ty okien nie wstawię, po to wiesz. No właśnie, no i tak teraz. Teraz się zastanawiaj się, co chciała ci przekazać w tej informacji, żeby podzieliła się z tobą, że usunięto jej komentarz. Usunięto jej komentarz, ale wiesz, ale jaki? Nie było, klikałam i się zesrało. Przepraszam za słownictwo, bo to tak nie wypada w tak zacnym gronie, ale taka prawda. No i to jest właśnie geneza myśli kobiecej. Ja też jestem ciekaw, a co? O, ja wiem, Dawid, ona chce, żebyśmy ją poprosili. Madziu, weź nam wytłumacz. Jaki komentarz? Co tam się stało? Nie, ona się na mnie obrazi, to człowieku, jak tu wejdzie na imprezę i... A jeszcze jak wejdzie do drugiego pokoju, to już w ogóle będę miał przesrane, prawda? Ja to bym, o, z Krzychem pogadał też, wiesz. Gadałeś ostatnio z Krzychem, Dawid? Z Januszkiem ostatnio gadałem, a Januszek zachwycony tą elitką jakąś tam, jakiś tam kosmos zabija, galaktyki podbija, wiesz? Nie gadałeś. Ta. Może się odezwie Krzychu. A wiesz, a jeszcze coś ci miałem powiedzieć, słuchaj, ten, Dawid, bo tak sobie gadamy, zobacz co dodali fajnego, zaraz ci pokażę, tylko wiesz, nie mam towaru, żeby tego wybudować, ale coś fajnego dodali, gdzie to było, to wiesz, zobacz co tu się dzieje, jakie schody, wiesz, nie mamy jak wybudować tego, kolumny, sipty, wiesz, okna jakie, prawda? Dlatego, wiesz, zastanawiam się, czy na przykład chcę nie grać teraz na PvP, wiesz, normalnie, na luzie, żeby tego, i iść właśnie na PvE pobudować, żeby pokomentować, wiesz, te style budownictwa, wiesz. Potrzebujemy trochę komuśka, a drugi postawimy tego i już zwijamy się. I później jak będę miał konia, to już będę, wiesz, myślał co dalej, wiesz o co chodzi?
No mówię, no kozak rzeczy, wiesz, ciekawe jak to funkcjonalne jest, wiesz. Bo wiadomo, że na PvP przecież nie wstawisz z okna, żeby widział jak chodzisz po chałupie, prawda? Chociaż bezczelny gnój taki jak ja, to może sobie okno wstawić, prawda? Żeby ktoś sobie popatrzył. Bo zawsze bili tymi, wiesz, pięściami przez te tekstury, żeby zobaczyć co jest w środku. No, ale zawsze mi się wydawało to strasznie płytkie. To co, że stał i walił, wiesz. A, chłopaki z podosiedlowego, widzisz. To teraz taka, o dobra, raz machniemy i starczy. No, a co ma pierdik? Nie wiem dlaczego usunęli to, czy chłopaki z wodosiedlowego, a co w tym złego? Dawid, już sprostuję. Ona sama klikała, rozumiesz? Tak, ona sama klikała i sama usunęła. Czyli to jest tak. Pisała, później stwierdziła, że usunie ten komentarz i zaczęła klikać. A później zwaliła, wszystko wiesz. Tak, tak, nadal jest zbieranie, no. A słyszałeś ją przed chwilą, to dobrze, widzisz. Widzisz, ale to jest, ale zobacz, jaka to jest psychika. Najpierw nakręci dymu, że już jej usunęli, prawda? A później, mistrz trzeciego planu, bądź cicho. Ten, wiesz, ja tu z kolegą rozmawiam. I słuchaj, Dawid, wiesz, ona myślała, o, a później, znaczy ona zwaliła winę na support. Bo to nie miało być tak, wiesz, to support miał jej usunąć, ale że to ona usunęła, to trzeba było i tak znaleźć winnego, prawda? Wiesz, no i to jest ciężki temat do ogarnięcia. Ciężki, ciężki, ale mamy chałupę. Drzewa troszeczkę i pięknie będzie, panie kochany. Trochę za dużo towaru nazbierałem. Przyjdą mnie okradną, wiesz, to pofarmimy Bogdana. Ale będziemy go farmić. Codziennie, o. Wróć. Taka ściana nie może być. No. Ktoś przyjdzie i powie, że spartaczyłem. O, proszę. No nie, zonio. Pik. I zobacz, on będzie mógł ze stodoły wyciągnąć rzeczy. No, muszę przebudować troszkę. Znaczy nie ze stodoły, to nie jest stodowa. Kamień chodliwa sprawa. To możemy już usunąć. Możemy. Zobaczą o to, pomyślą sobie, to jest kompleks świątynny. Nie wiedzą, że to ja jestem przyjacielem zwierząt. To też może być, no, żeby tak nam nie psuło designu. O. Fajnie. I to tak właśnie ten Conan to jest taka gra. Że wiesz, jak chcesz mieć ładnie, to o tu jeszcze fundament dostawisz. Dostawisz, a później pół serwera. Zasrany. A później pół serwera. I o, trzeba przeczyścić serwer, bo to się grać nie da. Lagi są, wiesz? Lagi są. Ale tak jak ładne takie dwie staniny, to nawet jak drzwi później otworzę, prawda? No to będzie mógł ktoś konika wyhodować zawsze, wiesz? Ja to tak, wiesz, zawsze jako piechur, ale ogólnie... Klikasz prawym myszki, a ja gram na konsoli, to nie wiesz, który to jest przycisk konsolowy. Czekaj, ale zaraz sprawdzimy. Co tutaj, poczekaj. Nie działa. Czekaj, o, coś postawiłem, a, poczekaj. Ja patrzę na te przyciski. Automatyczny, czy... R3? A no właśnie, to ja tak się zastanawiam, co to jest? Czekaj, ale zaraz rozkminię to. Hmm.
Umiejętności, lisobudowli, przytrzy... A, tu nie. Aha. O, jest, faktycznie, widzisz? Ale fajnie. A ja chcę tak, a ja chcę tak. Ale, człowieku. A ja tam się... Dzięki za podpowiedź, a tak to się te... Teraz to będę, wiesz, już prawie progracz, no. A jeszcze tutaj muszę tak ładnie wybudować. Pięknie mi... Ale mi się podoba te budowanie, prawda? No właśnie, fajna sprawa. Widzisz, pyk, 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 pyk. Ha! Człowieku, po 5000 gry kolego dowiedziałem się w końcu. Ale to musieli chyba niedawno wprowadzić. Bo wcześniej tego nie było, no. A czy wcześniej tego nie było? Nie wiem, po tych patchach to. Dobra, teraz musimy wybudować ładnie jakiś przyzwoity daszek, ale już wybudujemy z kamienia. I co tutaj? Też włókno potrzebne? Widzisz, a dzięki, no. A ja to tak właśnie, wiesz, nie ten. Mamy zawsze, naciśnij, rozbieraj tego, cholera. Wiesz, to właśnie ta duma takich, wiesz, można powiedzieć, próżniaków jak ja, no. No na tym młotku to graliśmy tylko, jak właśnie prowadzili ten młotek, to na jednym serwerze. W sumie na dwóch próbowaliśmy, ale był ten glitch i nie dało rady w ogóle nic działać. Dobra, teraz będzie. Zobacz. O, to pyk. He. Prawie idealnie. Coś tam nie wyszło. Coś tam, coś się. To się nazywa ProGamer. ProGamer. A ty cholera, bo to. Tak, i zaczniemy tutaj z pustyni, wyhodujemy konia i będziemy jeździć, prawda? Po całej mapie. O, pyk. I teraz trzeba wziąć tutaj taki dachóweczkę. Ty, nawet ten piaskowiec, a to taki nawet nie głupi z tymi dachami. Ja nigdy tych dachów nie budowałem. Zawsze nie było czasu też za bardzo na budowanie dachów. O, już mogę biegać, już, panie. Ty zobacz. No, proszę. I teraz. O ty. A ja nie chcę już tego. O ty. Ty, jak małe dziecko się cieszę. Dachóweczka, co? I czego nam brakuje? No nie mówię, nam towaru brakuje, no. O cholera. No właśnie, nigdy nie było w ogóle czasu i możliwości, wiesz, żeby pobawić się, można powiedzieć, z tymi dachami. Ale mi się wydaje zasadniczo, że właśnie to jest ten serwer, że trzeba się pobawić. Ja wiem, że będą przychodzili szkudne ludzie, tam niszczyli, ale ja z nawiązką, wiesz, zawsze te 20 proszków to z kieszeni wyciągnę. Wiesz, i tam rozsypię im po drodze. Nie wiem, słyszałem właśnie, że zlikwidowali efekt graficzny tego, jak to się nazywało? Jak wybuchała bomba, wiesz, to wypalanie, prawda? To chłopaki mówili, że już tego nie ma. Że jest tylko tak, jakby się żarzyło, prawda, przy wypalaniu ostatnio. Jestem trochę ciekaw, jak to wygląda, wiesz, z tymi bombami. Jak zrobimy ze dwa flaszki, to pójdziemy tam gdzieś do kogoś takiego, jakiś znajdziemy mocny klan. Nie, żeby nie jakiś tam te bambików ruszać. Tylko weźmiemy tam i pójdziemy na nich, przetestujemy. Jeszcze wyskoczą, przywitamy się, przeprosimy, wiesz. O, i to jest właśnie kona. Nie to, że ja tu będę szkudny, prawda? Nie, no chyba pierwszego dnia to nikt mi nie przyjdzie tutaj, nie ten, bo nie zdążę skrawcić dzisiaj, wiesz? Bo tak. Muszę sobie jeszcze taki plan w głowie ustalić na ten gameplay cały, wiesz? Bo tak, mam, mówię, dwa pomysły, bo chcę dwa biomy, prawda? Na pewno sobie tam pozwiedzać, wiesz, i przy okazji się poszturchać na PvP. Ale taki plan, wiesz, organizacyjny, bo wiadomo, że nie pójdę z motyką na słońce, więc muszę mieć jakieś
przerobownię małą na proszek. Tylko że ta przerobownia to będzie, wiesz, tak wszystko nagrywane, wiesz, nie będzie jakiejś tam tajemnicy, że a tutaj mam schowane 1200 proszku i nagle, wiesz. No słuchaj, wszystko jest możliwe, ale z tego co mi pytałem się wczoraj Ananasa i pytałem się Szymona, bo oni, wiesz, grają na tym PvP, czy awatary w ogóle jeszcze działają, prawda? Czy ktoś korzysta z awatarów? To mówią, że raczej nie widzieli, prawda? Nie spotkali się. Ale dlaczego? Nie wiem, czy nie ma sensu po prostu krawcenia awatarów? Bo to jest takie zastanawiające, czy to jest, że za słaby damage, czy coś takiego. Albo po prostu, tak jak ja, wiesz, stwierdziłem, że po prostu już nie ma takich długoterminowych walk, prawda? Bo mówię, na YouTubie to jest z tej zawartości z Conana, chodzi o PvP, to jest bardzo mało. Nawet właśnie tak jak kolega gra na PC-cie, to widzę, że też PC lekko siadł, prawda? Też nie ma chyba takich mocnych walk, no. Albo może jestem niezorientowany, znaczy, bo ja nie mówię o jakichś innych zagranicznych klanach, prawda? Ja mówię o naszych takich bardziej polskich, że tak określę to nasze zagraniczne Polskie. Bo nasze Polskie to też nie wiadomo, czy one w ogóle żyją, czy nie żyją, czy oni się dobrze trzymają, wiesz. Wiesz, Survival właśnie jest według mnie najpiękniejszy w tym wszystkim, że Survival to jest grą długoterminową, wiesz, nie dla jakiegoś chłopaczka, co przyjdzie i stwierdzi, o ty, ja dzisiaj będę królem, wiesz, wszechświata, prawda, będę całe życie na rządził. Tylko, że tu się liczy prawdziwe zawzięcie i wytrwałość i wciedziwszy. No, no wiesz, słuchaj, Dawid, ale to też z tymi awatarami, to powiem ci tak, no ale nie oszukujmy się, no to była broń atomowa w Conanie, wiesz, może i one się bugowały, przecież nam się, kilka razy nas jak puszczaliśmy awatara, to wyrzuciło kogoś, prawda, i było po prostu, można powiedzieć, zmarnowany czas. Ale z drugiej strony, to nie było mocniejszej siły uderzeniowej, bo to naruszało ci wiele konstrukcji, no. Więc, no właśnie, widzisz, pamiętasz i powiem ci szczerze, że nawet ten sam efekt, prawda? Wiesz, taki, można powiedzieć, że wszystko będzie użyte przeciwko wam, o tak. O, ładnie, prawda? To ładnie mi to nawet wyszło, określiłem. To był, zawsze działał, prawda, że jednak ta motywacja walki przeciwnika była gorsza, no. Wiesz. A czasami mu się myli jeszcze, ale się nauczę. I teraz musimy postawić tą... Ale nie ma z tego chyba. Tylko z trzech jest to zwiększenie. Albo ja jestem ślepy. Albo jedno i drugie. Muszę kilka cząstek mocy zjeść, to będę wtedy... Nie, no nie ma. Tutaj jest tylko pokryty strzechą. Je. Yeah. Dobra. To żeby sobie życia nie utrudniać, to miał być taki dach. Taki punkt obserwacyjny, wiesz. Na otaczające człowieka. Dobra, dwa konie mamy. Plan zrealizowany w 100%. No, nie można się turlać. Jeszcze by się przydało tylko stodołę zamknąć, prawda? Hop. Znaczy stadninę. Co ja z tą stodołą? Jeszcze znów sznurki. Zastanawiam się jeszcze, nie wiem, czy może ktoś wie, jak tutaj wiesz, albo ty wiesz. Dawid, wiesz, czym konia najlepiej karmić? Żeby taki wyszedł szybki. A tu takie ładne wstawimy, magiczne drzwi. Z piaskowca, prawda? O, to ładne. Ja, dlaczego one są magiczne, jak one są niemagiczne? Dziwne.
Dziwne, dziwne. Dobra, może być. Czekamy na kunię. Korom? Mhm. Tu nam się robi. To. Pyk, pyk, zamknięte. Nikt nam nie wejdzie. Ale ty, zobacz, prześwity są w tej dachówce. Dziwne. Nie no, sprawdzimy, wiesz, jak będziemy go, to damy mu kory. Muszę zdobyć płytki do naprawy kilofa, bo przecież nie mam płytek. I myślę iść na tych czarnoksiężników, zobaczyć, wiesz, co z czym się wymienia, wiesz. Pozamykana chałupa, a ta, zobaczymy tutaj, zobaczymy, czy są prześwity. Ty zobacz, tutaj nie ma słomy. Prześwitów, nie będzie kapało na głowę. Ha. A tam są prześwity. To co się nim. Dachówka powinna być, mi się wydaje, mocniejsza jak strzecha, no. No to by chciał mieszkać pod dziurawym dachem. A jakiego ja hoduję? A zaraz sprawdzimy. Energię będzie miał. Będzie się jak Power Rangers. Power Rangers! My potrzebujemy to i to. A drugi? Wiesz. Źle wie o słyszy. Dobre są! Aby tylko przeżyły te swoje pierwsze wydarzenie. A jeszcze kociołek musimy postawić. No. Przecież kociołek będzie trzeba postawić. Dobra, słuchaj, Dawid, ja się zmywam, bo i tak będzie mi się ten konik robił 6 godzin. A nie chce mi się, wiesz, biegać w tom i z powrotem bez klaczy. Bo mówię, dla tych czarnokrzyżników chcę iść i zobaczyć właśnie, czy się za te monety można kupić jakiegoś peta, prawda? A jak peta kupię, to będę musiał jakąś mu zbroję skrapcić, wiesz, żeby przecież nagi nie chodził. A mam jeden miecz, więc to też tak... Zobaczymy zresztą, jak to będzie, ale ciemno. Zapalimy sobie światło. Więc jakby co, to ja kończę i do usłyszenia. Trzymajcie się, dzięki za to, że byliście, no, w każdym razie.